Zobaczcie, co wpadło w moje ręce. Moto Morini SLR. Italii. Co nie do końca się zgadza z tym oto napisem. Jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości, skąd pochodzi Junaki Moto Morini. Jak się okazuje, z tej samej fabryki. Poznajcie tę maszynę. Komentowałem pewien film z tą maszyną, który się pojawił w sieci. Więc klusterka są krzywo pomontowane, ale to może na czas transportu, na targi, bo ja go zabrałem prosto z targów warszawskich w takim wyposażeniu, jak widzicie, czyli z trzema kuframi, bardzo fajnie wyglądającymi. Płyta pod oryginalne te mocowanie bagażnika na cztery śruby mocowana. Do tego stelaże sak bocznych, tudzież kufrów bocznych. To jest ciekawe, że to nie, one wyglądają identycznie jak szady. Mają dokładnie te same wymiary, nawet tutaj ta rączka. Te plastiki może nie wyglądają tak, aż tak, przynajmniej tutaj na zawiasce nie wyglądają idealnie, ale generalnie to jest prawdopodobnie ta sama produkcja, tylko to się nazywa jakieś... nieważne. Ale reszta mocowania się różnią, znaczy różnią, są identyczne. To jest ten zestaw 3P, który... a Dominar tam stoi. No, czyli mógłbym go spokojnie do Dominara, właśnie do stelaży robionych konkretnie pod szada 3P zastosować. No, to jest ciekawy przykład, że Chińczycy kopiują inne chińskie marki. Chociaż szad teoretycznie jest hiszpański, ale produkowany w Chinach. No i zostali skopiowani bezczelnie. Mocowanie tutaj do stopki bocznej. Jak wiecie, ten motocykl to była cała drama o to, że to jest Euro 5, nie ma ABS-u i to jest... Dlaczego tak się stało? Bo jest to enduro jednoosobowe, więc te stopki boczne są w zasadzie bezsensowne, zwłaszcza przy mocowaniu kufra bocznego, bo to powinno być jakoś tak wygięte ładniej, co by pewnie osłabiło samą konstrukcję, dlatego pieprznęli to na równo. No i tutaj, no nie wiem, mocno niewygodnie będzie to trzymać, dlatego ja chyba usunę w ogóle te stopki, co by był 100% jednoosobowy motocykl. Akumulator, nie wiem kto zmieniał, ale był piątka zamiast siódemki założona, także troszkę lipa. Rozwiązała się tajemnica tutaj tego gaśnięcia w niewyjaśnionych okolicznościach, które wąs zgłaszał i miało to wspólne tyle z awarią pojazdu, co po prostu jazda po terenie spowodowała takie, a nie inne zachowanie, ponieważ po złożeniu stopki, zobaczcie jak on się wolno wysuwa. On się powinien wysunąć natychmiastowo do tej pozycji. Czekajcie, kiepsko to widać. To wam zbliżę. Cyk. Widzicie? Powolutku, 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 powolutku wysuwa się, jakby chciała, nie mógł. A powinien od razu wyskoczyć do tej pozycji. I dlatego domyślam się, że nie zawsze ten motocykl startował tak jak należy, albo gaz przy włączeniu biegu, a potem jak silnik został wyłączony, znaczy zapon został wyłączony, włączony już na wyrzuconym biegu, a on się zdążył wysunąć, no to maszyna z powrotem, znaczy już działała normalnie. Także tutaj problemem jest po prostu eksploatacja i brud, który się tam zaląkł. Dobra, rzecz z przodu dość ciekawa. A właśnie, ktoś wymienił tą nakrętkę. Nie, jest wąsowa nakrętka z teflonikiem, samokontrująca, ota tutaj, nie? Dobrze, także tego nie ruszali, ale to jest ok. Tutaj zauważyłem, że troszkę to zostało źle złożone, czy źle, no może nie źle, ale ta blaszka została wygięta od mocowania tych bocznych skrzeli, że tak to określę, a tutaj tam w komplecie jest jeszcze taki adapter, żeby to odsunąć, żeby i też obniżyć, tak żeby te plastiki lepiej się trzymały. Dobra, tu jest najśmieszniejsza rzecz, bo było to powiedziane właśnie w filmie, że ta linka jakoś sobie lata w dziwny sposób. No nic dziwnego. Pierwsza podstawowa rzecz, tu jest mocowanie właśnie do takiego elementu uchwytu, żeby to sobie ładnie pracowało. W sumie to źle zrobiłem. Bo zamiast go dać z boku, to mogłem go dać tutaj na tą śrubę. Ładniej by to wyglądało. No i byłoby tak wzdłuż lagi. Dobra, zaraz to poprawię. Raz jeszcze. Natomiast ślimak prędkościomierza. Specjalnie kręciłem koło, bo był założony w ten sposób. Pokazywałem to już na moim filmie o CRS-iku. W sumie ile można o tym już gadać. No ale nieważne. I tak naprawdę tutaj jest taka wypustka. Tu są takie dwa rogi.
pyk i to w tym miejscu tylko działa i się trzyma i powoduje to, że on się nie okręci wokół własnej osi i nie wyrwie nam przewodu. No i druga rzecz, tutaj też jest prowadnica, między śrubami sobie idzie przewód, trafia tutaj w te uchwyty i wtedy nie ma obawy, że on gdzieś tam będzie ocierał nam około. Lampę troszkę poprawiłem, obniżyłem w dół, żeby nie wypadała tutaj z tych wypustek, chociaż tutaj powinny być jeszcze takie plastikowe elementy, znaczy gumowe elementy, w których ona siedzi, żeby nie latała jak dzika, chociaż ona nie będzie latała jakoś specjalnie, nieważne. Tu. Ach. To ten przewód hamulcowy powinien sobie tutaj, tak nad licznikiem przechodzić swobodnie. No dobra, nic mu się tutaj nie stanie, nie będzie się przycierał, ale jakby tutaj te przewody się chyba napinają za mocno. No nie wiem, się sprawdzi. Olej do wymiany, kopniak się zdejmie, bo jest totalnie zbędny. Teraz na słabym akumulatorze nie chciał odpalić, mimo że go kopałem. Po prostu za niskie napięcie pompa nie podała paliwka, więc to jest zbędne, a tylko przeszkadza w trakcie jazdy. Sprzęgiełko na pewno będą musiał podregulować i w zasadzie tyle. A, tutaj plasticzek wypadł, albo został źle założony, nie wiem. Olej to on w ogóle ma? Coś tam powinien mieć chyba, co? Nie, jest, dobrze. Bardzo wolno się pojawia olej w tym oczku. Ale to taki tylko detal. Dobra. No chyba tyle. Ostatni odcinek o CRS-ie, który nagrywam, miejmy nadzieję. Zapomniałem dodać. To jest sztos. Kto na to wpadł i tak to zostawił? Mimo że na pierwszy rzut oka pewnie nie wiecie, co to jest. Znaczy, możecie wiedzieć, tablecik, tak? Albo świetlacz do motocykla. Ale od czego i do czego? Od czego jeszcze wam nie powiem, a do czego? No, powiem wam, przyjechał do mnie bardzo fajnie zbudowany RCR. I no, robimy go, mam go dokoksić ile się da. Więc to jest jeden z elementów, który ma Android Auto i tutaj ma takie pierdolety. Tu mamy przycisk do niego. I oprawkę do przycisku. Także no, będzie fajnie. Nuda jak flaki z olejem, skuter będę wam pokazywał. Ale dlaczego? Z jednego powodu. Otóż z powodu tej naklejki E5 i E10. Skuterek 19 rok produkcji, jeśli dobrze pamiętam. I już wtedy miał naklejkę E10. 139 FMB, jeśli chodzi o silnik. Czyli taki, jaki jest produkowany od lat, kurde, 90. W gruncie rzeczy, czy nawet 80. do dzisiaj. Tu się dużo nie zmienia. To jest zawsze to samo, ale cały czas zostaje pytania, czy te nowe motocykle, które tak jak ten, mają naklejkę. No dobra, zły przykład. Ten też ma E5 i E10. Ale ten, na przykład M12 Vintage, ten romecik mają naklejki. Chyba nawet ten Euro 5 albo nie ma naklejki wcale, albo ma tylko E5. Nie, one wszystkie spełniają E10, mimo że nie ma tej naklejki. Spełniają nawet pewnie E20, bo w Ameryce Południowej na takich paliwach jeżdżą tymi skuterkami. Więc nie ma co się przejmować, lać, jeździć i obserwować. Proszę bardzo, jaki ładny skramblerek, 2020 rok, czyli już 4-latek, jeżdżący dość ambitnie, bo ma w tym momencie przejechane kilometrów 15 tysięcy niespełna, tak? Tak jest, 14 844 i co? Jedna wgniotka na zbiorniku. Rzecz, o którą się wszyscy martwili w SCMBK-ach. I faktycznie to nie wyglądało zbyt dobrze. Teraz zobaczymy, czy wygląda tutaj sensownie, bo ten korek, jak widzicie, otwiera się tak. O! Ale żeś pan zalał. No tak to nie zalewamy paliwa. Zalewamy poniżej tej kreski, którą tutaj widzicie, a nie powyżej, bo jak widzicie, wszystko cieknie. No niemniej jednak, mimo takiego zalewania, lakier tutaj wokół korka się dalej trzyma. No ale to powtarzałem to nieraz. Ten SCMB z fabryki Longia to jest naprawdę kawał fajnej maszyny i stosunkowo niedrogiej jak na swoje czasy, plus ten ładny wydech, który no, ryczy niesamowicie. Oponki, jakie tutaj mamy, to są mecelerki. Zobaczcie, jak elegancko. Dobrze są założone? Może to ja zakładam? Nie, to ja chyba zakładałem nawet.
Nie, no to bym się nie pomylił chyba, nie? Oczywiście, żebym się pomylił, ale na pewno nie. One są kierunkowe na bank. Na bank są kierunkowe. Oczywiście, że tak. Rotation jest tam. Czyli dobrze, nie założyłem. Z przodu jest jakaś inna. Windscoot. Ale to, a nie, to chyba nie ja zakładam tamtą, bo ja te zakładałem. To bardziej do mnie pasuje te mitasy. Że ja mówię, no nieważne, ale na mitasikach, choć takich bardziej agresywnych, to ma sobie śmigać. Filterek był czyszczony przy 1000 chyba 6. No i trochę jeszcze syfu tutaj naleciało, trzeba przyznać. Także zaraz to do wyczyszczenia. Filterek odśrodkowy też wyjmuję. Świeczkę trzeba będzie sprawdzić. No, też wygląda jakby była oryginalna od początku istnienia tego sprzętu. Tutaj był bandaż termiczny, który się ewidentnie wypalił i został zdjęty. Nie wyglądał zbyt dobrze. Luz. W ogóle wszystko tutaj chodzi tak jak przy nowym motocyklu. Nie ma co się jakoś specjalnie zastanawiać. Łańcuch podlega już wymianie. To też ludzie się czepiają takie standardowe ABC, że łańcuch z gumy, guma z majtek od razu do wymiany. No, ja wiem, wyciągnął się. Ale chyba był przy dyszce ostatnio na przeglądzie i jakoś się dalej trzyma i dopiero teraz będzie nowy komplet napędowy założony. Opony były zmienione tylko po to, żeby mieć bardziej agresywny bieżnik, żeby faktycznie latać gdzieś tam w terenie. Żarówka chyba z tego co pamiętam jest tu oryginalna. Także no to tak, ja mam takie zboczenie zawodowe, że tych wszystkich malkontentów, którzy piszą, tu Chińczyk nie opłaca się, no to z dużą satysfakcją nagrywam tego typu filmy. Żeby pokazać, że jednak Chińczyki mogą być dobrymi motocyklami. Niemniej jednak, no cóż, żeby nie było za słodko, to nie jest tak słodko, bo też były w historii motoryzacji chińskiej tego typu przykłady. Romet ZK 125FX. Po co? A komu to potrzebne? A dlaczego? Nie wiem, ale to jest pojazd, którego nienawidzę. Jego pamiętam chyba po pierwszym przeglądzie. Coś tutaj w nim nie banglało, coś tutaj się nie świeciło, coś nie działało. Już nie pamiętam za bardzo co. Wiem, że się narąbałem tutaj z elektryką i to tak fest. Tutaj jeszcze zostało założone takie ustrojstwo. Co on miał? On to jakoś gasnął, gasł czy coś, ten deseń. I to było wszystko związane ze stopką boczną i tam czujnikiem chyba położenia skrzyni. Nie pamiętam. Tak, śmiesznie wygięty kopniak. Plus jest taki, że tu jest normalny filterek. Chyba od CG Hondy pasuje. Nie, Hondy od tego. GN-a pasuje z tobieskiej piątki, ale nie jestem do końca pewien. Łatwo się dostać do regulacji zaworów, wszystko pięknie, ładnie. A tu świeca też jest do wymiany z tego co pamiętam. Tak jest. Denzo. A już była wymiana. No tutaj cuda były robione. Te boczki, widzicie, są skręcone tak na śrubkę taką. Tam jest w środku guma napchana, taka rozporowa, żeby tutaj jako tako to się to trzymało. Ten plastik tak już pękł. On w ogóle tak wyjechał praktycznie z salonu. Wtrysk Siemensa. I to jest dopiero niedostępna rzecz na rynku, albo słabo dostępna. Trzeba się naszukać. To jest gdzieś w Europie jeszcze sprzedawane, nie pamiętam gdzie. Więc na upartego pewnie znajdzie się coś, ale no, jakby nie było, muszę przyznać otwarcie, to jest motocykl sporego ryzyka do odkupienia. Myślałem, że taka zmatowiała lampa jest, ale nie, ona jest brudna, chociaż no nie, no jest trochę zmatowiała. Na kamerze to widać zupełnie inaczej niż na żywo, ale no, ta przepuszczalność świetna już nie jest taka, jaka być powinna. No. I tyle. Zobaczymy. On ma jakoś stosunkowo niedużo kilometrów zrobione. Nie, też 14800. Jaki? Myślałem, że on ma 4800 zrobione. Ale nie, no dobra, 14800 to lepiej niż mi się wydawało. Ja go robiłem, tak, ja go robiłem chyba przy 2000 czy 1000, nie, przy pierwszym przeglądzie, coś koło 1000 kilometrów. Lagi już puszczają. No dobra, to jest chyba 15, 16 albo 17 rocznik, więc już ze starości po prostu te uszczelniacze ciekną. Symetrycznie oba się poddały, także to idzie do wymiany. Idą znowu kędy w oryginale były tu zamontowane. To jest
typowy temat, czyli Chińczyki, opony do wymiany, bo się zabijecie. No to 15 tysięcy jakoś dawał radę na oryginałach. W tym momencie też ze starości wymieniamy, bo klient stwierdził, że gdzieś tam faktycznie nie to, że mu się uślizguje, tylko już wie, że znaczy, no wie, że te opony są stare i bardzo cenię takie podejście. Heble, wszystko tutaj z tego co wiem, bo on jeździ, oczywiście odpala bez najmniejszego problemu, ustabilizowała się ta cała sytuacja, niemniej jednak tutaj taka litania rzeczy jest do zrobienia. No tak, no tutaj wszystko już trzeba będzie po kolei robić, także kompleksowy, spory przeglądzik do zrobienia. No, to ja się biorę za robotę i do następnego.